Witam, z tej strony Piciu. Mam tutaj załadowane do klienta prasę Makale. Okej. V6 750. I mam tutaj załadowane mandama do klienta 4-metrowy. Mandama mam nagrywać. Jadę tu do klienta z prasą Jargą. Znaczy pierwsze będziemy zdejmować mandama. Prasa, sorry. Żeby nie było śmiesznie, to ja nie kręcę do niej. Tylko jadę do klienta. Dojeżdżamy do miejscowości Zgierzynka, do klienta. Tutaj będziemy rozładowywać tego agregat Mandama. Talerzówkę 4-metrową. A prasa jedzie dalej. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Chcesz Witam. Wyjechać tędy, a ty sobie wyjedziesz, czy chcesz wyjechać w koło? Twoja decyzja. A lepsza droga jest gdzieś? No, nie, tu możesz wyjechać no, w tyłu, nie? No. Jest tam dobry wjazd? Możesz, tylko ten karton musisz tego. Na wejść to jest chyba tragedia. Nie jest jeszcze tak wysoko. W kombajnie. No. Tam jest dobry wjazd? No, jest, normalny wjazd. Chciałem tu na ulicy, ale ojciec mi, że jedno mi tego jedziemy z tyłu. No mi zwoli teraz Jacek, mi zwoli, że już jedziesz. Widział gdzieś mnie po drodze? A nie wiem, czy widział. Czy przedstawiciel? Czy przedstawiciel, bo tam. Ale nie, Jacek widzolił. Aha. No, że już tam kierowca za chwilę będzie. To nikt nie będzie wierzył. Dobra. Nie przejmę. Sąsiadzi, że akurat sąsiadów był w porządku, bo to kurwa niektórzy. No, dokładnie, nie? Niektórzy są kurwa, nie? Oszołomy, nie? No, oszołomy, no. Kurwa, ale ten akurat jest. Jest w porządku. To możemy go zastawić. Granicy, na styku. Nie, jest tak źle. Większe się wodziło, da? No, dokładnie. A jest mała. Tam jest taka wtyczka, trzeba ją wypiąć. Tutaj kule trzecie. O, no właśnie, trójki. Pod kabinę to ja go wezmę. No. A gdzie mnie oczy poniosą? Trzeba trochę o te opuchliznę głodową na dole po te zadbać, nie? No. Dwie, na pewno zielone musimy podłączyć i na pewno żółte. Czyli cztery węże. No. Zielone musimy podnieść tę ośkę z tyłu, nie? No. Żeby podnieść go do góry, a żółte końcówki są od tego siłownika, tu od cięgna, nie? Bo czasami brakuje, żeby na cięgnach tyle podnieść, nie? No. Spitrę sobie. Dobra. Chyba tu. Niech się przestaw się. Z tym presą jedziesz? Presa gdzieś tam koło Rawicza. Koło Rawicza chyba. To jeszcze ciągnij gdzieś po drodze, teraz mam do zabrania na serwis. Delikatnie tam.
Na Stefana trzeba uważać. Dobra. U mnie by było u ciebie. Najwyżej tam poczekaj. Weszło. Dobra, to teraz hydraulikę trzeba podpiąć. Wyluzuj wszystko w p***u. Ten jest. Mogę go otworzyć? Tak. Ale nie, nie, w jednym, tym, w jednym pionie. No jest, no co? No, w pionie, nie w poziomie. Ale tak kolor... Aha. No tak mają iść? No, w pionie. To na dół musisz dać. Dobra, jest. No nie, nie świruj tam, kurwa mi. Na luz ci robię. I te dwa musimy na pewno, nie? I te dwa tam. No. Tu? Czekaj, trzymaj chwilę. Dobra. Przyjdę. Te cztery co zostają, tak? Te dwa, te ramię nie są potrzebne. Te wkręcane Polski, kiedy były, to dokręcałeś pod ciśnieniem i koniec. Trochę lepiej, no. A najgorzej jak gdzieś ciśnienie jest, nie? Drugą. To nie ten. A te drugie? Tu wyskoczył ten żółty. No. Nie, nie, to masz ten tu. A musisz tego, zielone. O! Dobra. Nie, klocki zdejma. I wyprostuj se koło. Dobra. Powoli możemy jechać. Poczekaj. Dobra. Dobra. Jest na dole. Tutaj mam do wykorzystania
kod rabatowy do sklepu Ekorbanek, do nowego sklepu. Nowy tam, gdzie? Ten sam, tylko jakoś nowo odnowili tam stronę, nie? Całą. Także można wejść zobaczyć, nie? A tu będę miał papierki do podpisu, nie?